Kandydata do tytułu honorowego obywatela Wrocławia może zgłosić każdy mieszkaniec oraz organizacja działająca na terenie miasta. We wtorek swoją kandydaturę zgłosili Sojusz Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszenie OK Wrocław. Przede wszystkim pokazujący jakieś takie ponadczasowe zasługi danej osoby dla naszego miasta. Bardzo wiele osób, które zostało nagrodzone tym honorowym tytułem, to są osoby, których jakby dziedzictwo i wkład w rozwój naszego miasta jest ponadczasowe i pozostanie na długo też po zakończeniu przez nich kariery. Kandydatura Olgi Tokarczuk może wzbudzać kontrowersje. Mimo to zdecydowano się o jej zgłoszeniu. Zgłaszamy kandydaturę pani Olgi Tokarczuk na tytuł honorowego obywatela Wrocławia. Jest to osoba, która jest bardzo mocno zaangażowana w promocję miasta i w promocję regionu. Osoba, która tutaj mieszka, tworzy i pracuje. Bardzo zasłużona dla polskiej kultury. Dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Paszportu Polityki. W mojej ocenie Olga Tokarczuk nie jest kontrowersyjną ani kandydaturą, która mogłaby budzić jakikolwiek sprzeciw wśród radnych miejskich, bo przypomnę, że to Rada Miejska decyduje o tym, kto to zaszczytne miano otrzymuje. O zaszczytne miano honorowego obywatela Wrocławia obok znanej pisarki, laureatki Nagrody Literackiej Nike, zawalczy również Benta Kahan. Prezydent Dudkiewicz zgłosił panią Bentę Kahan i to jest też wspaniała kandydatura. Na pewno nasza kandydatura nie jest wystawiona przeciwko komukolwiek, a przede wszystkim nie przeciwko Bente Kahan. No, od dziś mamy Olgę Tokarczuk. Tytuł honorowego obywatela Wrocławia to prestiżowy tytuł przyznawany od 1993 roku przez wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom. Tegoroczne nagrody zostaną przyznane podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Wrocławia pod koniec czerwca. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.